Dobra, słuchajcie, jeszcze postanowiłem, że nakręcę film, jak będę zakładał tą nową klapkę, którą kupiłem. Także popatrzymy sobie, jak to wygląda, ile brudu jest do zeskrobania, znaczy tego kleju, który został stary. Także zawsze jak będziecie wymieniali taką jakąś klapkę, to pamiętajcie, żeby wyczyścić to wszystko z pozostałości po poprzedniej klapce, nie? Mówimy oczywiście teraz o Samsungu S6, czyli modelu G920F, czy jakoś tak, SM G920FM, dokładnie. Widzicie, ile tu jest tego kleju? I wyobraźcie sobie, co by było, gdybym nakleił tą tylnią klapkę na ten stary klej. No, nie byłoby to dosyć dobrym rozwiązaniem, bo to już widać, że jest totalnie stary klej, zakurzony już, zabrudzony. Także trzeba to usunąć. Filmik na YouTube'a się z poprzedniego nagrania wgrywa, a ja kręcę następny. Dobra. Tutaj jest ten. Oczywiście robię to wykałaczką drewnianą, żeby nic nie uszkodzić, żadnego plastiku. Ładnie to schodzi. Trochę żmudne. Już mnie trochę ręka boli. Ale po troszku i pozbędziemy się tego syfu tutaj całego. Ten telefon po założeniu tej klapki będzie wyglądał naprawdę bardzo ładnie. I najważniejsze, że działa na tej baterii, którą kupiłem. O Jezu, ale mnie bolą już palce, mówię wam. W sumie musiałbym pomyśleć nad czymś lepszym, żeby takie coś usuwać i szybciej. Coś elektronicznego, jakiś taki. Tylko co właśnie? O ja, jeszcze tutaj tyle. Dobra, ja sobie to ustawię pod takim kątem. Będzie mi wygodniej. No słuchajcie, tutaj tego sporo jest. Kleju. I on jest... Trudniej go usunąć stąd, bo jest jakby na takim... Na takiej powierzchni... Ła, już mi ręka boli, chropowatej. Masakra. W sumie mógłbym to podgrzać, może by lepiej to schodziło. Ale nie chce mi się wyciągać z stacji. Wiem, że jakbym użył benzynki, to by rozpuściło w trymigi to wszystko. Naprawdę, ręka mnie boli już, w szczególności palce, bo tą wykałaczkę tak trzymać w palcach i mocno napierać to nie jest takie hop-siup. Jeszcze to potem trzeba będzie pędzelkiem wyczyścić wszystko, wsunąć tą, ten pył pozostałości. No i zobaczcie, ile tutaj tego jest. Najbardziej widać to przy mocowaniach od śrubek. Masakra. Dobra, poszło. Zsuniemy. I znowu lecimy dalej. Oj, 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 oj. Ma ktoś jakiegoś pomysła? Teraz muszę tu uważać, bo już jadę koło anteny NFC. Także, żeby jej nic nie uszkodzić. No ale trzeba ten klej zeskrobać, no niestety, żeby zrobić to w miarę dobrze.
to trzeba ten klej usunąć. Ja się zastanawiam teraz, jak na przykład serwisy robią, nie? Jak wymieniają klapki, czy oni starają się też tak, że ładnie to czyszczą tutaj z tego kleju, żeby ta klapeczka siadła. Pewnie tak, pewnie mają jakieś swoje patenty na rozpuszczenie tego kleju szybko, nie? Myślę, że takie lipy by nie odwalali, że na stary klej tylko przyklejają, oddają klientowi i kasa do kieszeni. W sumie jak ja robię telefony, to zawsze wkładam w to jakąś tam część swojego serca, że tak to powiem. Dobra, teraz lecimy tu z tym. Tu muszę uważać. To jest antena NFC. Też upaćkana jakoś. Chodź tutaj, glucie. No, zeszedł. Dobra. Teraz tutaj. Ale jest brudo. No ale przynajmniej teraz będzie to bardzo fajnie wyczyszczone i będzie można tą klapkę tylnią przykleić. Widzicie, ile to jest syfu? Ja pierdziele, dobrze, mam pędzelek, żeby to posuwać. I co jest najlepsze? Ja teraz to robię pod mikroskopem cyfrowym. Tyle, że obraz mam już rzucony na inny monitor, drugi. I mi się fajnie to czyści, wiecie? Zero opóźnienia. Dobra. Aha, jeszcze tutaj. Ten róg, widzicie, jaki jest brudny. Właśnie rogi są jedne z ważniejszych miejsc, żeby to usunąć. No i powoli zbliżamy się do końca roboty. Coś tak czuję. Ile? 7 minut nagrywania. Powoli zbliżamy się do końca, co mnie bardzo cieszy. Bo chcę zobaczyć, jak on będzie wyglądał po złożeniu już. Po nałożeniu tej klapki. Dobra, jeszcze sobie zobaczmy dalej. Już chyba tutaj coś jest. I to sporo. No. Nie mogę przegapić żadnego miejsca, które mogłyby powodować jakieś pagórki, wzgórki. Wiecie, o co chodzi, nie? Że w jednym miejscu ładnie doklei się, a w innym będzie już na przykład wystawało. To ma być zrobione już od A do Z. Już mam mieć z tym święty spokój. Bo tego telefonu już nie będę rozbierał praktycznie przez następne 2 lata, tak podejrzewam. Oczywiście, jeżeli go nie sprzedam komuś tam, nie? Ale czuję, że go nie sprzedam, że sobie go zostawię. Bo to była dobra okazja. I mam pewność już teraz, co w ogóle mam, tak? Kurczę, jeszcze tutaj, ja pierdziel. Jeszcze ten róg, dobra. Jak mus, to mus. Przekręcimy sobie w tą stronę. No, powiem wam, że na rogu musi być czysta. Na zakręcie. The curve. Tak, chyba zakręt to the curve.
po angielsku. Dobra. Wykałaczka zdaje egzamin jakoś. Chociaż jest troszeczkę to mozolne i palce bolą. Tutaj nie, żeby nie uszkodzić też tych tych, bo widzicie, że tutaj jest miejsce na... Właśnie, będę musiał zobaczyć na tej tylnej płytce, co tu dociska, bo są, widzicie, punkty. Jeden i drugi. Być może od anteny wisi? To są od... No nie wiem, no kurczę. Podejrzewam, że coś, do czegoś to jest. Teraz lecimy tu jeszcze. Być może tylnia klapka ma antenę Wi-Fi poprowadzoną. To by troszeczkę tłumaczyło takie wolne pobieranie przez Wi-Fi. Albo po prostu ten serwer Vanset YouTube jest tak wolny. No ale zobaczymy, jak to się wszystko już zrobi. No, ale to syfu jest, ja pierdzielę. Ups, tutaj trzeba uważać. Bo widzicie, jaka jest pułapka? Taśma. Jest pod spodem. Można łatwo wjechać i ją przeciąć. I to jest od strony przycisku power. Tutaj trzeba uważać, no, żeby nie skrobać i nie walić tej taśmy. Dobra. Jeszcze za chwilę sobie weźmiemy izopropanolem. To przejedziemy. Dobra, ja robię pauzę, idę po pałeczkę i izopropanolem sobie przejedziemy teraz na mokro. Jestem. Izopropanol. Teraz lecimy z czyszczeniem izopropanolem. Troszeczkę za dużo dałem go. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, tu już jakiś syf się zrobił. To go trzeba usunąć. Może bym troszeczkę pomniejszył. O, tak o. Będzie troszeczkę więcej widać. Dobra. Super. Prawie już jesteśmy przy końcu. Na pewno ta pałeczka właśnie tutaj wybierze jeszcze troszeczkę tego syfu z tych rogów.
No i można powiedzieć, że zrobiliśmy pełne kółko. O. Wszystko ładnie wyczyszczone naokoło. Także teraz będzie kwestia założenia tylnej klapki. Pięknie wyczyszczone. Tutaj jeszcze można troszeczkę podtegować, które to jest miejsce tu. Dobra, słuchajcie, to jest i tak naprawdę dobrze zrobione. Teraz sobie założymy klapkę. Ja zrobię pauzę, w ogóle muszę znowu kamerkę włączyć. Dobra, słuchajcie, to przystępujemy do zakładania tej tylnej klapki, ale jeszcze przedtem wam pokażę taką ciekawostkę. Gdzie jest dioda IRDY w tym telefonie Samsung Galaxy S6? Jak jest głośniczek, tutaj na samej górze, się przełączę na mikroskop. Pokażę wam, o co chodzi mniej więcej. Widzicie? To na samym końcu. Staram się to jakoś pokazać. To jest ta dioda IRDY właśnie, która służy nam za pilota. A tu jest głośnik, ale zafajdany, ja pierdzielę. Który mamy przy uchu. To taka ciekawostka była właśnie, żebyście sobie zobaczyli. No i teraz co? Zakładamy tą klapkę tylnią. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało już po wszystkim. Tutaj muszę odkleić bodajże to tak o jakoś. To dajemy na bok. To już nam nie będzie potrzebne. Tylko dotnę tak palcem, czy tu jest klej. Tak, to jest klej. Dobra, żeby jak najmniej tego palcować, założymy to może bez tej folii też. Będzie łatwiej. Piękna. Uwaga. To ma być super równo. Ale się palcuje ta tylnia klapeczka. Powiem wam, że perfekt. Perfekcyjnie to się zrobiło. Telefon jest jeszcze nawet włączony cały czas. Zobaczcie sobie. 53%. Kartę SIM włożę z powrotem. Aero 2. Także jest bez blokady SIM lock ten telefon. Jak Aero 2 działa, to jest spoko. Jak to się wkłada? W drugą stronę. Dobra, w tą. Darmowy dostęp do internetu. Wkładamy sobie tą karteczkę. I pewnie każe nam uruchomić ponownie. Dobra, uruchamiamy ponownie. Jeszcze raz pokażę. Wygląda jak nowy. Serio wam mówię. Telefon wygląda jak nówka. No i teraz się prezentuje fajnie, bo z przodu ma taki, nie wiem, jakiś niebieski to jest. Dziwny ten kolor jest taki. Taki morski. Morski, a z tyłu czarna klapeczka i wygląda fachowo.
Także zaczynamy zabawę z nowym telefonem teraz. Sobie ułożę potem kartę Play'a do niego. I powiem wam, że... Już jestem zadowolony. Ale świetnie się prezentuje ta z tyłu klapka czarna. Tylko, że widzicie, jak się palcuje. Ja pierdziel, jakiś futerał muszę sobie do tego telefonu kupić, ale to musowo, bo powiem wam, że futerał ratuje nieraz dupę i to ostro. Dobra, pięknie, działa, zrobiony, jeszcze go obrócę specjalnie, tak żeby było to widać. Telefon zrobiony, to było na tyle, pozdrawiam, trzymajcie się.